Perspektywy rynku. Analiza techniczna najciekawszych instrumentów finansowych oraz spółek WIG20. Kłaniam się serdecznie. Piotr Nejdyk, Biuro Maklerskie mBanku. Zapraszam na 30-minutowe spotkanie. Na początek szybki przegląd tego, co się wydarzyło na azjatyckich parkietach, czy raczej się nie wydarzyło, bo tak naprawdę nic tutaj przełomowego nie widać ani na Hang Seng Index, jak na razie giełda w Hongkongu testuje tegoroczne denko, prawe ramię odwróconej głowy z ramionami. Taka jest koncepcja, jak na razie w drugim terminie jest tutaj testowany, formowany, ale z każdym tygodniem słabość byków, chęć do wzrostów jest coraz słabsza i tym samym szansa, wiara w to, że uda się zrobić prawe ramię i zaatakować linię trendu spadkowego, powalcze wzrosty, no maleje z tygodnia na tydzień. Jeśli chodzi o Shanghai Composite Index, tutaj konsolidacja od wielu tygodni. Dla przypomnienia tylko to, co się wydarzyło praktycznie miesiąc temu, wysokie otwarcie w Szanghaju na wysokości średniej 200 sesyjnej, pretekst do wyprowadzenia spadkowej kontry, sesja dystrybucyjna i jak na razie ta jedna dzienna czarna świeca ma pod sobą wszystkie inne i dominuje na wykresie. Kanał spadkowy także, czyli tutaj konkluzja spadkowa. Coś innego jest w Tokio, bo tutaj jak na razie trwa walka o aktywację formacji flagi. No tutaj pojawi się fake, pułapka Hossy, jeżeli coś takiego niedźwiedzie mają siłę zbudować, no to należałoby, czy też jednym z podejść tej akademickich jest to, iż teraz niedźwiedzie skupią się na zaatakowaniu dolnego ograniczenia tej konsolidacji, dlatego też tutaj wciąż bez przełomu, tym bardziej, że czarna świeca się pojawiła. W tamtym tygodniu zanegowała tą białą, wybicie jest pułapka Hossy i zaproszenie do zejścia na południe. Na parkietach Starego Kontynentu także bez większych wydarzeń, przełomowych emocji, na przykład w Paryżu CAC 40 od ponad 3 miesięcy konsoliduje się w ramach czy to dwóch trójkątów, czy w ramach diamentu. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo to jest jeden wielki twór wyciągnięty w czasie i na przykład na wykresie dziennym doszło do wyrysowania głowy z ramionami i dzisiaj od rana widać atak niedźwiedzi. Jest to związane chociażby z naruszeniem linii szyi średniej 200 sesyjnej, już piątkowe zamknięcie poniżej, no i dzisiaj kontynuacja. Wszystko to sprawia, że tutaj obawy związane ze spadkami materializują się. Potem dla przypomnienia, jak wskaźnik RSI mierzący impet już jakiś czas temu wyrysował głowę z ramionami, doszło do jej aktywacji, próba powrotu nad linię szyi nieudolna, no i jak na razie tutaj koncepcja pułapki Hossy układu typu fake i wyjścia z tego dołem jest aktualna, tym bardziej, że na Deutsche Börse właśnie tego typu scenariusz się materializuje. Także i tutaj DAX, czyli benchmark 40 największych spółek, ma za sobą aktywację na RSI wskaźniku głowy z ramionami, wyjście dołem i jest próba powrotu z południa nieudolna. Początek tego tygodnia jak na razie spadkowy i materializuje się negatywny scenariusz, chociażby także w oparciu o formację trójkąta rozszerzającego się. Dla przypomnienia, tylko tego typu formacji już wielokrotnie się pojawiały w kluczowych miejscach na wykresie i zazwyczaj niedźwiedzie wykorzystywały to na swoją korzyść. Tak było w 2020-2022 roku. No i teraz pytanie, czy mamy powtórkę z rozrywki. Tym bardziej, że linia trendu wzrostowego była przerwana, tygodniowe formacje świecowe jak na razie słabe i jeszcze jest dzisiaj tutaj kolejny argument na korzyść niedźwiedzi. Łamana jest średnia 200 sesyjna. Dzisiaj jest idealny moment, żeby się pojawiła na przykład pułapka bez. Fake, 180 stopni, zmiana trendu i wyjście na 16 tysięcy punktów. To byki mogą próbować rozegrać, ale na chwilę obecną, dzisiaj o godzinie 12, przewaga jest po stronie podaży. Dlatego też konkluzja pozostaje spadkowa, tym bardziej, że druga, trzecia linia no jest słaba, od jakiegoś czasu jest słaba i pokazuje, w którym kierunku rynek ma prawo, czy też będzie podążał. MDAX, benchmark średnich spółek, wyszedł w czwartek dołem, piątek próbował powrócić, powrót nieudolny, wyjście dołem z tego kanału i zaproszenie według geometrii, bo to jest 1 do 1, do zaatakowania 25 tysięcy punktów, czyli tak naprawdę tegorocznej podłogi. No to skoro średnie spółki wyznaczają kierunek, no to i duże spółki mają prawo podążać właśnie na południe. Jeszcze spójrzmy, co robi SDAX. SDAX dzisiaj jest najniżej kwotowany od marca, czyli prawie 6 miesięcy tutaj wysiłku byków poszło na marne. Dlatego też konkluzja jak na razie pozostaje na chwilę obecną spadkowa. A co w Stanach słychać? Co na kluczowych
w wykresach widać na pierwszy plan Dow Jones, no i tak naprawdę materializacja obaw, czy też wcześniejszych sygnałów. Dow Jones wyszedł dołem z kanału, zasięg spadków pokrywa się z majowym denkiem, są to okolice 32,5 tysiąca punktów. Tygodniowe formacje świecowe także nie napawają optymizmem. Opór na ten tydzień wyznaczony na podstawie tygodniowej czarnej świecy to 34 776. Jeżeli by komu uda się w tym tygodniu go pokonać, ok, będzie można zastanowić się nad negacją podażowych sygnałów, ale te jak na razie dominują, a wśród nich chociażby można wyróżnić klasyczne przełamanie linii trendu wzrostowego, co wpasowuje się w koncepcję pułapki Hossy, jaka miała miejsce właśnie w oparciu o wybijanie tych tutaj poziomów. Przytoczyłbym jeszcze porównanie do benchmarku transportowego, bodajże w tamtym tygodniu zostało to zrobione jako pierwszy sygnał podażowy wygenerował Dow Jones Transportation, czyli zgodnie z wcześniejszym układem, kiedy pojawia się fake na wybiciu i DJ transportowy wraca, DJ klasyczny average schodzi na południe, trochę mu to zajmuje, ale tak były, tak tego typu sygnały się potwierdzały. No i tak naprawdę jest realizacja tych obaw, tej koncepcji. Dow Jones wyszedł dołem, ponieważ zaprosił go do takiego ruchu DJ transportowy. Co słychać na wykresach jak Nasdaq? Tutaj także bez większych pozytywnych sygnałów, czyli Nasdaq jak na razie jeszcze broni się w okolicy siedmiowego denka, ale na wykresie tygodniowym należy zauważyć fakt, że pojawiła się kolejna podażowa tygodniowa świeca. Jej sufit wyznacza opór na ten tydzień. Jeżeli niedźwiedzie są silne, to nie pozwolą do tego, nie pozwolą na to, żeby 15 269 zostało wybite. Do tej wysokości jak na razie koncepcja pozostaje spadkowa, a zasięgi według, widzę tutaj, zasięgi spadkowe wskazują o możliwości ruchu w okolicy 13,5 tysiąca punktów. Tu jest i FIBO zniesienie i można się doszukać także przecież średniej 200 sesyjnej. A zapewne chodzi o wyrysowanie kanału wzrostowego, bo on tutaj gdzieś się przecież pojawiał. Zobaczymy, jak to wygląda. O, proszę bardzo, jest kanał, na bieżąco rysujemy. Nie jest to żaden twór historyczny, który został stworzony na potrzeby opracowania, tylko rynek to wyrysował. Proszę bardzo, jest to ruch w kierunku wyznaczonym właśnie z tego typu projekcją. Może jeszcze jest tutaj zniesienie FIBO dla tego ruchu. Okolice 13 200, 13 300 punktów jako magnes dla benchmarku Nasdaq. Tym samym konkluzja pozostaje spadkowa. No i na koniec S&P, czy może ten benchmark szerokiego rynku coś pokazuje pozytywnego, ale niestety widać już na dzień dobry, że piątkowe zamknięcie było najniższe od 3 miesięcy, wyjście dołem z kanału, próba powrotu nieudolna, bo było wtedy ABC omawiane, teraz jest wyjście na dół, nowe minima, czyli tutaj niedźwiedzie się rozpędzają. Te niebieskie prostokąty to nic innego jak wyznaczenie, porównanie wcześniejszej zniżki, może z tą, która ma prawo tutaj nastąpić, wskazania na strefę 4 200 punktów, dlatego też tutaj miejsce do spadków jeszcze jest. Jeżeli chodzi o formacje tygodniowe, należy zwrócić uwagę, że ostatnia podażowa tygodniowa świeca, dosyć wielka, czarny korpus. Jest to informacja, że sufit tej świecy, czyli 4460, przepraszam, źle zostało to pomierzone. Sufit tej świecy 4466 wyznacza opór na ten tydzień. Jeżeli byki są silne, chcą pokazać swoją klasę, no to jest do wybicia ten poziom. Bez tego konkluzja pozostaje spadkowa dla S&P. Otoczenie zewnętrzne jak na razie nie rozpieszcza, nie napawa optymizmem. Oczywiście jest możliwość zrobienia bardzo fajnego układu typu fake, pułapka bez na DAX-ie, na DJ-u. Pytanie, co rynek walutowy na to? Bo jak na razie w średnim terminie złoty przyjął kierunek zgodny z wcześniejszymi sygnałami, czyli na EURPL, kiedy się pojawił klasyczny sygnał popytowy, kupna w sierpniu, został on zmaterializowany, czyli wypełniony w 100% EURPL, doszło do oporu 4,70. Jest tu chociażby niebieska linia, czyli dolne ograniczenie tej konsolidacji, ale w długim terminie należy wziąć pod uwagę fakt, że zielony tutaj kanał może obowiązywać, czyli jest to formacja, od której się EURPL odbiło w długim terminie i tym samym górne ograniczenie tej formacji jest magnesem potencjalnym. Są to okolice 4,95. No, nie brzmi to optymistycznie. I teraz tak, lokalnie, gdzie EURPL mogłoby jeszcze zejść? Na przykład w ujęciu dziennym średnia 200 sesyjna właśnie ściąga do siebie ten cross, ale na przykład w ujęciu tygodniowym są to okolice 4,55, 4,56, czyli tutaj jest
koncepcja na przykład ruchu na południe, ale to są oczywiście tak zwane technikalia, ruchy wsteczne. Nie da się na tym etapie, na którym znajduje się obecnie EuroPLN, cokolwiek wiarygodnego powiedzieć, o ile wcześniej były klasyczne sygnały, były magnesy, tak teraz pozostaje kibicować temu, co robi EuroPLN, dlatego też bez wiarygodnych tutaj jednoznacznych wskazań na chwilę obecną, jeżeli chodzi o USD PLN, zasięg wzrostów został wykonany, tak, że te wszystkie formacje się sprawdziły, możemy je wyrzucić do lamusa, bo one są przecież już niepotrzebne, mamy to za nami, skupiamy się na tym, co tutaj ten cross może zrobić, ale widać doskonale, podejście pod opór, na razie odpuszczenie, nie ma formacji kończących, może i tą korektę, dlatego też tutaj ma prawo się złoty, jak na razie względem dolara, umacniać. Ale to są oczywiście lokalne ruchy korekcyjne. W długim terminie niepokojącym faktem jest to, że może przejdziemy na wykres miesięczny, będzie ciekawiej, że cross USD PLN ma za sobą bardzo nieprzyjemne odbicie się od dolnego ograniczenia kanału. Jeżeli coś takiego USD PLN robi w długim terminie, to może być to znowu zaproszenie do tak mocnego ruchu na historyczne maksima. Co musiałoby się wydarzyć po drodze, żeby tam USD PLN zawędrowało, tego jeszcze nie wiemy, ale spójrzmy chociażby wstecz, że to nie od razu musi być zrobione z tygodnia na tydzień, miesiąc na miesiąc. Cross USD PLN potrafił przez 3 lata przebywać na stabilnych poziomach. Tego też nie można wykluczyć. Ważne, że ten ruch od bandy do bandy został wykończony i na chwilę obecną byki nie mają argumentów do tego, aby ponowić koncepcję umacniania się złotego. Gdzie szukać? Przełomu poniżej 3,93. Dopiero zejście tygodniową ceną zamknięcia poniżej ten pułap mogłoby tutaj być kluczowym przełomem. Wzięłoby się wówczas geometryczne pomiary, na przykład tego typu, i zabawa prognozowanie trwałaby dalej. Na chwilę obecną coś takiego nie ma prawa tutaj funkcjonować na wykresie, jest kontra w stronę głównego ograniczenia kanału. Otoczenie zewnętrzne pozostaje mało korzystne dla akcyjnych byków z Nadwisły. Patrząc na wykres WIG20, widać to także doskonale. Tutaj, co rzuca się od razu w oczy, to układ ABC zwyżki, która miała miejsce w ostatnich 12 miesiącach. Jeżeli to naprawdę jest zwyżka ABC, to jesteśmy świadkami wykończenia korekty wzrostowej i tak naprawdę rozpędza się kolejna, prawdopodobnie kolejna fala bessy. Jest to oczywiście jeden z wielu scenariuszy, muszą być jeszcze potwierdzenia tego typu koncepcji. Widać, że tu jest średnia, w tym przypadku 200-tygodniowa, ona się broni. To samo jest średnia 200-sesyjna, też się broni. Od 3 tygodni, ale WIG20 się broni. Z drugiej strony jest poniżej linii trendu spadkowego, poniżej linii trendu wzrostowego. No to wszystko sprawia, że brakuje klarownych wskazań co do kierunku dalszych tutaj ruchów. Niebieska linia to jest nic innego jak linia szyi głowy z ramionami. Próba wbicia się nieudolna, widać podażowe formacje, słaba odpowiedź ze strony byków. To tak naprawdę większość argumentów jest po stronie niedźwiedzi. W łapach niedźwiedzi. Gdzie szukać pozytywnych sygnałów? Przede wszystkim tydzień musiałby się zamknąć powyżej 2000 punktów, bo tutaj są mi poziomy oporów wyznaczone przez price action, tutaj są i linie typu linia szyi głowy z ramionami, i na tygodniach także są kluczowe poziomy. Dlatego też bez zamknięcia tygodnia powyżej 2000 punktów trudno doszukiwać się pozytywnych sygnałów, tym bardziej, że WIG20 USD także ma przecież za sobą dosyć słaby okres. I to, co przeraża w długim terminie na wykresie WIG20 USD, to jest nic innego jak tego typu oto kanał spadkowy. No oczywiście nie jest to stricte podręcznikowy kanał, ale jeżeli bierzemy pod uwagę tutaj pewne marginesy błędu, filtry, no to widać ewidentnie, że od kilkunastu lat jest to struktura, w ramach której porusza się WIG20 USD. No i jak na razie tutaj jest w długim terminie dosyć niekorzystny wniosek, odpadnięcie od głównego ograniczenia tego typu struktur. Jeżeli chodzi o indeks WIG, indeks szerokiego rynku, no to pytanie, czy on tutaj pokazuje jakiś kierunek. No bo jak na razie mamy układ ABC, przełamana linia trendu wzrostowego i jest czerwony tutaj prostokąt, jest to nic innego jak odmierzona wcześniejsza korekta i tym samym wyznaczony potencjalny zasięg teoretycznych spadków. Jak na razie tygodniowe formacje świecowe nie pomagają bykom. Widać, że te dwie czarne świece nie zostały zanegowane. Na wykresie dziennym można tutaj doszukać się pewnych analogii, jeżeli chodzi o głębokość fal spadkowych, co otwierałoby drogę na przykład indeksowi WIG w okolicy 63 500 punktów. Tam jest ruchoma granica. No to te elementy układanki może by do siebie pasowały. Dzisiaj także jest widać presja podaży. Jeśli chodzi o SWIG 80, to 20 800 jest utrzymane, ale to trochę za mało, aby być ponownie optymistą, bo
W długim terminie jest fake, na to wygląda pułapka Hossy, podwójny szczyt, powrót do wsparcia. Jeżeli 20 800 punktów w tygodniowych cenach zamknięcia pęknie, to tak naprawdę niedźwiedzie otrzymują potwierdzenie pułapki Hossy. No, pytanie, co na to druga linia warszawskiego parkietu MWiG-40. Czy on ma tutaj poprawnie wyrysowany kanał? Jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa ostatnie szczyty i zostanie poprowadzona równoległa w dół, przyłożona do ważnych poziomów wsparcia, no to okazuje się, że MWiG-40 łamie to wsparcie, a dzisiaj właśnie testowana jest strefa punktowa, ostatni raz widziana 7 września, czyli tutaj jak na razie momentum zachęca do kontynuacji spadków. No i na koniec pozostał indeks cenowy, ten benchmark, który jest zbudowany w sposób specyficzny. Sposób, każda spółka ma ten sam udział według ceny, po której jest kwotowana. I okazało się, że indeks cenowy tutaj strzelił, tak naprawdę zrobił kolejny podażowy sygnał. Niedźwiedzie strzeliły trzecią już bramkę bykom. Pierwsza fake na wysokości średniej 200-tygodniowej, druga brama to jest strzał na wysokości linii trendu wzrostowego. No i teraz w piątek kolejny strzał, czyli przełamanie tutaj szczytu sierpniowego z poprzedniego roku. No i ta podażowa czarna świeca. Jeżeli jest to tylko pułapka, oczywiście się to może zdarzyć, trzymam kciuki, że tak się stanie i byki pokażą siłę, to wybicie w tym tygodniu jest 740,11. Jeżeli to nie zostanie zrobione, to tak naprawdę magnesem pozostaje linia szyi odwróconej głowy z ramionami i tam pytanie, czy nie będzie finałowa rozgrywka. Jak na razie konkluzja z tego wykresu pozostaje negatywna dla zwolenników HOSY. Szybki przegląd indeksów branżowych GPW. Na pierwszy plan WIG banki i tutaj jak na razie bez większych zmian, podażowe sygnały cały czas płyną. Kluczowe, można tak nazwać, ważne poziomy wsparcia znajdują się gdzieś w okolicy 7200 punktów, czyli jest jeszcze trochę miejsca do zejścia. Tygodniowe formacje świecowe wskazują na przewagę niedźwiedzi. I najważniejsza konkluzja cały czas, czyli powrót spod 8000 punktów zgodnie z koncepcją wcześniejszych pułapek Hossy prawdopodobnie oznacza koniec Hossy na bankach i zaproszenie do ruchu na południe, czy to w kierunku 6,5 tysięcy punktów, 5,5 tysięcy punktów, tak naprawdę nie ma na chwilę obecną większego znaczenia. Jest tutaj potwierdzenie z tego, co widać, powrotu do trendu spadkowego poniżej 8 tysięcy punktów. Jak historia pokazuje, kiedy coś takiego było robione, no to tak naprawdę niedźwiedzie zyskiwały tylko na swojej pewności. WIG budownictwo, większą część, lwią część stanowią akcje spółki Budimex, ale patrząc na ten wykres widać spadającą gwiazdę, która została zrobiona dodatkowo na bardzo dużych wolumenach. Jak się później spojrzy na Budimex, jest to dosyć niepokojący sygnał. Tutaj widać brak odpowiedzi, nawet chwilowe podbicie nieudolne i jak na razie koncepcja zmiany trendu pozostaje obowiązująca dla WIG budownictwa. Jeżeli chodzi o kolejne wskaźniki, to WIG chemia, tutaj trend spadkowy pozostaje, kluczowe szczyty coraz niżej, podbicie z ważnej strefy wsparcia, ale zakończone jak na razie wyhamowaniem wzrostu, czyli tutaj bez fajerwerku. WIG energia. Jeżeli chodzi o poziomy wsparcia, no to jest to luka, jest to umiejscowienie także podstawy białej świecy, marubozu to było tuż nad strefą oporu, brakuje trochę miejsca, no to jest ponad 100 punktów, jest za to, do czego schodzi, dlatego też koncepcja, jeśli chodzi o WIG Energia, pozostaje tutaj negatywna. WIG Górnictwo, nic się pozytywnego nie dzieje, cały czas ten benchmark pozostaje pod ruchomą granicą, czyli w tym momencie oporem, są to od 6 miesięcy te same poziomy, konkluzja pozostaje negatywna. Jeżeli chodzi o takie tematy jak WIG Media, LEK Informatyka, tu się nic nie dzieje, WIG Motoryzacja, ta świeca pełni kluczowy poziom oporu. Jeżeli byki myślą o powrocie na parkiet do tego segmentu, to do wybicia jest 8721 w tygodniowych cenach zamknięcia. Jak na razie ten opór trzyma i tutaj jest wykonywana, z tego co widać, korekta wzrostowa. Jeśli jest to korekta wzrostowa, to koncepcja zejścia na południe pozostaje aktualna. WIG Nieruchomości, gwiazda wieczorna, fake. No tutaj od razu pod uwagę należałoby wziąć takie tematy jak Dom Development, jak Develie. No są to Echo Investment, są to tematy, które dają do myślenia, że mogłaby się już Hossa zakończyć. Tym bardziej nie ma co się dziwić, że tego typu fala Hossy mogłaby się już zakończyć. Słowo już może nie do końca tutaj pasuje, z racji tego, że jest to jedna z najdłuższych fal Hossy, porównywalna do tej z 2015-2018. Stąd też no
prawdopodobieństwo, że coś się skończyło, etap wzrostu się skończył właśnie w sektorze WIG nieruchomości jest tutaj bardzo wysokie, tym bardziej, że mamy do czynienia z klasyczną negatywną dywergencją, czyli to, co niedźwiedzie lubią najbardziej, czyli tygodniowe RSI nie potwierdza ostatnich szczytów, mamy formację świecową i jest to poparte chociażby przerwaniem lokalnego wsparcia na tygodniowym wskaźniku RSI. Tego typu analiza niekoniecznie musi się tutaj sprawdzić i wszystkim podobać, ale jak pokazuje historia, kiedy na tygodniowym RSI łamane są wsparcia, tego nie wolno lekceważyć, dlatego też no, tutaj daleko nie trzeba szukać analogii, można jeszcze dołożyć do tego trend wzrostowy na tym wskaźniku, stąd też konkluzja, jeżeli chodzi o ten sektor, pozostaje negatywna. WIG odzież, konsolidacja LPP, tutaj próbuję podciągnąć całą tą branżę, ale jak na razie to jest forma konsolidacji, przełomu nie ma, jeżeli indeks ten chce rosnąć, to 8100 punktów jest do wybicia, tego wciąż nie widać na wykresie tygodniowym, dlatego też bez pozytywnych wniosków, pomimo tego, że LPP dzisiaj wygląda całkiem optymistycznie. WIG paliwa zostawiamy, bo to tak naprawdę WIG PKN, WIG spożywczy bez większych sygnałów, WIG gry, a raczej należałoby spojrzeć na WIG Games, 5 największych spółek i obraz jest ten sam, czyli konsolidacja pod oporem ruchomym, wyhamowanie wzrostów. Miało to miejsce w drugiej połowie czerwca, od tamtej pory praktycznie tutaj indeks nie wyrysował nic optymistycznego. Wielu, wielu akcjonariuszy oczywiście wierzy w to i bardzo dobrze, że jest to forma odpoczynku trójkąta na wertykalnej fali, zachęta do kontynuacji wzrostów, ale szanowni państwo, jak spojrzymy na jeden z kluczowych wykresów, czyli na wykres spółki CD Projekt, zastanowimy się, że to może być jedynie forma zwiększenia korekty ABC, ale o tym za chwilę. Patrząc na wykresy akcji, ceny akcji największych spółek, tak naprawdę trudno mieć pierwsze odczucia pozytywne. No bo tak, Asseco Poland, zaczynając praktycznie od, albo nie, Alior, zaczynając od kolejności alfabetycznej. Alior, ceny akcji wyłamały, linię trendu wzrostowego, podażowe świece, zarówno na wykresie dziennym, jak i tygodniowym, poparty. Te akcje dystrybucyjne są wolumenami, dlatego też trudno zachować tutaj optymistyczne podejście. Można chociażby spojrzeć na linię BES, która tutaj jest wyrysowana w oparciu o kluczowe maksima. Ja tylko postaram się to przerzucić dla pełnej widoczności na wykres tygodniowy. Taką możliwość daje oczywiście AMI Broker i okazuje się, że linia BES 2018-2023, no, trudno to słowo tutaj cisnąć z racji tego, że przecież od wielu nastu miesięcy ceny akcji zyskały 100%, ale jeżeli chodzi o klasykę, podręcznikowe nazewnictwo, to linia tutaj bez zobowiązuje, zatrzymała ona zwyżkę tegoroczną, formacje tygodniowe świecowe są na korzyść niedźwiedzi, dlatego też trudno tutaj optymistyczne wnioski, jeżeli spojrzymy na tego typu chociażby prostą kreskę, no to właśnie Alior walczy z linią trendu. Przełamanie jej to tak naprawdę byłoby zaproszenie do pogłębienia spadków nawet w okolicy 42 zł. Dlatego też tutaj trudno optymistyczne wnioski. Jeżeli chodzi o Allegro, taki wykres SOTE, gdzie nie ma innych wskaźników, bo one też są potrzebne, te wykresy, no to od razu nasuwa się myśl, że trend wzrostowy się zakończył. On był w formie układu ABC, trójka, jak jest trójka, to jest zazwyczaj korekta, daje do myślenia, że w tym momencie mogą być testowane minima marcowe. Tygodniowe formacje świecowe są źródłem informacji, gdzie, może nie w którą stronę będzie podążał rynek, czy to jest ceny akcji, ale gdzie szukać punktu zwrotnego. Taką informacją może być ta świeca, że jej sufit, a to jest marubozu, kazały marubozu, przecież widać tutaj, jak potężna jest ta świeca, sufit tej czarnej świecy, czyli 37,98, ma prawo okazać się kluczowym poziomem oporu na ten tydzień. Jeżeli byki chcą wrócić na parkiet, proszę bardzo, mają o co walczyć. Jeżeli nie uda im się wybić do końca tygodnia, to tak naprawdę tutaj przewagę mają niedźwiedzie, tym bardziej, że udało im się wykonać klasyczny overlap potwierdzony, czyli wbicie się we wcześniejsze maksima i jest to zaproszenie do kontynuacji spadków. Asseco Poland, no tutaj od razu nasuwa się kontynuacyjna myśl, że wyjście dołem z kanału może nie tyle zmusza, ale zachęca, upoważnia do tego, żeby wyznaczyć szerokość kanału, geometrię 1 do 1, wybicie punkt stycznej wybicia z kanałem, jest to przecież także przerwane wsparcie, dosyć istotne i zaproszenie do ruchu w kierunku 63 zł, czyli nigdzie indziej, gdzie była gwiazda poranna z października tamtego roku. Jak na razie konkluzja pozostaje negatywna. CD Projekt. No i tutaj pytanie za 100 punktów. No skoro
Benchmark WIG Gains pięciu największych spółek nie wykazuje nic pozytywnego. Ma to oczywiście spory związek z tym, co robi bądź nie robi CD Projekt. No to pojawia się koncepcja, czy jest to flaga, zaproszenie do ruchu w kierunku 200 zł, czy może jednak wyczekiwanie pod wyjście z tego dołem, bo gdzieś tam żywa z tyłu jest koncepcja, trudno przyjść ku niej obojętnie, trzeba mieć ją cały czas z tyłu głowy. Czyli głowa z ramionami, lewe ramię, prawe, główka, wybicie dołem, powrót do linii szyi i zaproszenie do podróży na południe. Szanowni Państwo, to jest oczywiście forma zabawy, to nie jest projekcja, to nie jest prognoza. Jest to oczywiście jeden z wielu modeli wskazujących na to, że BESSA mogłaby się nie zakończyć, 50 zł na celowniku. Oczywiście brzmi to trochę jak utopia, ale w takich sytuacjach jak obecnie trzeba się przygotować do każdego możliwego scenariusza. No i w tym przypadku, jeżeli nie dojdzie do wiarygodnego wyjścia górą z tego trójkąta, to tak naprawdę ten scenariusz mógłby się materializować. Ale na dzisiaj, na chwilę obecną, konkluzja pozostaje neutralna, przecież od wielu tygodni ceny są na tych samych poziomach, a jak jest trójkąt, to trudno mówić o kierunku wybicia, zanim do niego dojdzie. Dlatego też konkluzja w tym momencie tutaj neutralna. Cyfrowy Polsat, kolejna podażowa świeca, ale udało się utrzymać cień tego młota. To już jest pewien plus, to jest ukłon ze strony akcyjnych byków, że chcą powalczyć. Brakuje na przykład przełomu w postaci zamknięcia sekwencji podażowych tygodniowych świeczek. O co chodzi? O to chodzi, żeby widząc taką sekwencję czarnych, okazałych świec, małe korpusy, żeby w kolejnym tygodniu doszło do wyłamania takiego sufitu, żeby była chęć do walki, pokaz siły, próba, test tego, jak wysoko jest ułożona podaż. To można oczywiście tłumaczyć na tysiąc różnych sposobów, dlatego też ten sufit 1392 ma prawo okazać się kluczowy na ten tydzień, jeżeli byki chcą pokazać siłę, a zaczęły, może nie siłę, ale chęć do walki pokazywać dwa tygodnie temu, to 1392 do wybicia w tym tygodniu. Jeżeli to zostanie zrobione, tak naprawdę pojawi się kolejny popytowy sygnał. Gino Polska, no tutaj jest tak naprawdę walka na całego, bo nie tylko linia trendu wzrostowego, mega trendu wzrostowego, ale jest i strefa wsparcia. Tak naprawdę Dino wielokrotnie zaskakiwało in plus, rozpieściło trochę akcjonariuszy i stał się to temat tak naprawdę too big to fall. No jeżeli chodzi o koncepcję trendu wzrostowego i wybijanie kolejnych poziomów oporu, to Dino nie ma sobie równych, jeśli chodzi o WIG20 w ostatnich tutaj latach, ale przecież trzeba mieć świadomość tego, że zawsze gdzieś ten trend może się skończyć albo rozciągnąć korekta średnioterminowa na kolejne miesiące, kwartały, nawet lata, no to trzeba być przygotowanym na taki scenariusz, że Dino wchodzi w strefę tej konsolidacji, ona gdzieś tutaj jest rozrysowana, bo to oczywiście ekstrema są poszarpane, nie są na linii prostej, ale są to, jest to strefa od południa w okolicy 290 zł, czyli jak te 360 nie wytrzyma, to kolejny przystanek poniżej 300 zł. No, tego typu koncepcja byłaby zgodna chociażby ze średnią ruchomą 200 tygodniową, dlatego też trzeba mieć świadomość tego, że i Dino może w całym tym układzie się tutaj, może wyłożyć się i zejść piętro niżej. JSW, no JSW zaskoczyło in plus obrotami i tak naprawdę realizacją scenariusza w oparciu o trójkąt rozszerzający się, no bo byki tutaj zrobiły coś więcej niż atak górnego ograniczenia trójkąta rozszerzającego się, wybiły się z niego górą, a to jest zazwyczaj pozytywna informacja. Pytanie, czy wiarygodna. W tamtym tygodniu udało się utrzymać dwa ważne poziomy obrony, tygodniową średnią ruchomą 200-tygodniówkę, jak nazwa wskazuje, i podstawę tej białej świecy, co także jest pozytywną informacją. No i pytanie, co się z tego wykluje, no bo przecież JSW wielokrotnie z tych poziomów 35-6 zł robiło całkiem okazałą zostałą falę, ale jednocześnie też robiło ruch na kilka tygodni i znowu ten spadkowy wracał. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o JSW, bazując na dotychczasowych obserwacjach, wskaźnikach i różnych sygnałach, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o dostępną w moim przekonaniu metodologię, no to JSW wykonało tutaj całkiem fajną zwyżkę, która cały czas się mieści w ramach niestety tej korekty płaskiej i nie oznacza to od razu, że chociażby dlatego, że mamy średnią 200 sesyjną, ona blokuje od wielu miesięcy dalsze wzrosty, dlatego też może być to ruch przedwczesny. Piękny, okazały, ale przedwczesny. Trzymam kciuki, żeby tak się nie wydarzyło, chociaż ten ruch wzrostowy na tych wolumenach, no na tych poziomach, on przypomina po części dystrybucję, czyli wykorzystanie zwyżki do dystrybuowania akcji. Oby tak się nie stało. Kęty w swojej tutaj całej tej genezie wzrostu, w historii
którą byki mają na swoją korzyść, karty historii są zapisane, no to jak na razie wybicie strefy 600 zł, poziomy utrzymane, bardzo duże wolumeny, co to znaczy na chwilę obecną jeszcze nie widać. Mogą być to oczywiście formy dystrybucji, zawsze ryzyko jest na historycznych poziomach, kiedy się pojawia tak duży wolumen, że trwa dystrybucja, pomimo tego, że jest hossa, no bo jak mówi jedno z ważnych powiedzeń, kupuj, kiedy krew się leje, sprzedawaj, kiedy buzia się śmieje. Tu jak na razie buzia się śmieje, są historyczne poziomy, no ale widać, że te olbrzymie wolumeny mogą wskazywać na dystrybucję. Tego na wykresie dziennym wciąż nie widać. Konkluzja neutralna. KGHM, chciałoby się powiedzieć, że wreszcie jest pozytywny przełom, ale ceny miedzi wyglądają słabo, bardzo słabo. Może uda mi się tutaj pokazać wykres wskazujący na to, jak wyglądają notowania miedzi. No i jest przykład tego, że wyglądają słabo, czyli w tym tygodniu, na początku tego tygodnia, są sygnały podażowe typu wyjście dołem z tego trójkąta, przerwanie średniej 200-tygodniowej, apex, czyli wierzchołek trójkąta, jest już bardzo blisko cen. Kończy się miejsce do tego, żeby tutaj dochodziło do takich bezwartościowych, bez znaczenia prognostycznego ruchów od bandy do bandy. Tak naprawdę to, co robi teraz KP Future, może okazać się zaproszeniem do ruchu w kierunku podstawy zeszłorocznego denka nawet, dlatego też miejsca do spadków jest na tyle dużo. Trudno zanegować wychodzenie, czy też kibicowanie temu, co robi tutaj podaż, a widać, że stara się, aby ten ruch był wiarygodny, pomimo wcześniejszej obrony. Dlatego też, patrząc na notowania cen akcji KGHM-u, brakuje pozytywnych wniosków. Na wykresie tygodniowym nic się kompletnie przełomowego nie dzieje. Od pół roku marazm, totalny marazm, ale pod ruchomym oporem. Tygodniowe formacje świecowe sprzyjają niedźwiedziom. Konkluzja tutaj raczej też nie jest korzystna. Kruk, kanał wzrostowy postępuje. Jest to jeden z ciekawszych wykresów. Presja na zejście w kierunku dolnego ograniczenia kanału okazała się nieudolna, chyba że jest rozciągnięta w czasie, czyli jest A, B i C podbicie w okolicy nawet 386. Dlaczego tego typu pomysł? Tak naprawdę nie jest on uzasadniony żadną formacją na wykresie. Dlatego też można uznać go za błędny, tym bardziej, że rosną wolumeny. Kolejny tydzień biała świeca wbrew temu, co robi WIG20, a obroty rosną. Tutaj może to wyglądać na przygotowanie pod zaatakowanie ostatnich historycznych szczytów, ale dla takiego zdrowego układu fajnie byłoby, gdyby cofnięcie nastąpiło do dolnego ograniczenia kanału w okolicy 380 i później ruch powyżej 500 zł. Ale oczywiście jest to jeden z możliwych scenariuszy. On nie musi się tutaj wydarzyć. Jak na razie rosnące obroty sprzyjają bykom. LPP, dzisiaj luka hossy i zaproszenie do zaatakowania historycznych szczytów, ale na przykład inne spółki z branży nie wyglądają tak dobrze. CCC cały czas w układzie podażowym pod średnią ruchomą w kanale wzrostowym, który nie ma zbyt dobrej tutaj projekcji. Dolne ograniczenie tego kanału dla bieżącego kalendarza, czyli mówimy o drugiej połowie września, początek października, no to są okolice 39 zł jako magnes, to wszystko ściąga na południe. Są spółki z branży, które zachowały się w ostatnim czasie fatalnie. Jest chociażby to spółka Witchen, która ma ze sobą no, wręcz sygnały zmiany trendu dystrybucji. To, co zrobił Witchen w ostatnim czasie, to daje do myślenia, że megatrend wzrostowy się skończył. Dlatego też i LPP w całym tym układzie miałoby się okazać tutaj graczem idącym pod prąd. No, trzymam kciuki, że tak się może udać, ale jeżeli chodzi o sytuację, to przecież od wielu, wielu tygodni jest na tych samych poziomach. Dlatego też bez pozytywnych tutaj sygnałów. Orange, jak na razie Orange pozostaje w ramach kanału wzrostowego, do jego głównego ograniczenia pozostało już niewiele, jest to około 30 groszy, dlatego tak naprawdę tutaj doszukiwanie się przestrzeni do dalszej zwyżki w ramach tego układu wzrostowego dominującego od prawie roku czasu, no, punkt widzenia technicznego nie wygląda na uzasadnione. Raczej jest przygotowanie pod wyjście z tego dołem, bo tak nakazuje logika od bandy do bandy, niż na oczekiwaniu, że Orange zaatakuje historyczne szczyty, niewidziane od wielu, wielu lat. Tym bardziej, że te maksima z 2021 roku, ta strefa szczytowa przecież ona jest tutaj już obecna, wyczuwalna przez podaż, dlatego też no, kończy się miejsca do zwyżki. PKO SA, zasięgi spadków jak na razie
nie zostały w całości wykonane. Nie ma odpowiedzi na to, co zrobiły niedźwiedzie. Przełamały linię trendu wzrostowego, wygenerowały podażowe formacje tygodniowe świecowe. To, co tutaj widać, aż się prosi o przetestowanie, to średnia 200-sesyjna, czyli okolice 95 zł. I widać, że ten scenariusz lokalny jest prawdopodobnie realizowany. To, co się może nie spodobać akcjonariuszom oczekującym, że korekta się skończyła, to wyrysowanie linii trendu spadkowego. Kiedy linia trendu spadkowego się pojawia, jest po raz trzeci testowana, nie pozostaje nic innego, jak chociażby wyznaczenie tego typu dolnego ograniczenia bądź tego typu dolnego ograniczenia. Jest to oczywiście forma wyobrażenia sobie, co by było, gdyby kolejne wsparcie, a w tym przypadku są to okolice 94, 80, 95 zł, zostało przełamane, ale punktu zwrotnego w całym tym układzie nie ma. Jak na razie konkluzja pozostaje spadkowa. Oczywiście jest wsparcie, ona jest testowane, ona jest tutaj wykorzystywane do tego, żeby stworzyć iluzję końca spadków. Ale skoro WIG Banki przełamał strefę od góry 8000 punktów, zszedł na południe, zgodnie z historycznym zachowaniem się tego benchmarku, jest to zapowiedź kontynuacji spadków bądź nie kontynuacji wzrostów, no bo tak naprawdę może być przecież trend boczny przez wiele miesięcy, no to trudno oczekiwać, że PKSA wraca do trendu wzrostowego. No, brakuje tych sygnałów na wykresie tygodniowym. Także podażowe formacje obowiązują, konkluzja spadkowa. Pepco, opór na ten tydzień wyznaczony przez sufit tej podażowej czarnej świecy z automatu się nasuwa. Jeżeli w tym tygodniu Pepco wybije 27,54 i zamknie tydzień powyżej 26,22. Czemu taki poziom? 26,22 to jest nic innego jak otwarcie z tego tygodnia. I powinna być biała świeca wybijająca opór do tego, aby byki mogły powalczyć o powrót na parki tych należy. Jak na razie konkluzja pozostaje spadkowa. PGE, linia trendu wzrostowego testowana, średnia 200-tygodniowa testowana. No to wszystko sprawia, że PGE nie ma już za bardzo miejsca do obrony. Tym bardziej, że to są poziomy szczytowe ze stycznia. No jeżeli PGE nie utrzyma się na tych poziomach, to tak naprawdę droga w kierunku 5,80 znowu jest otwarta. Ale na chwilę obecną byki się tutaj dzielnie bronią i tym samym pozostaje trzymać kciuki, że się obronią. PKN Orlen, kolejny tydzień walki o utrzymanie wsparcia został przeprowadzony. Jak na razie wynik jest pozytywny. Kanał wyjście górą wiarygodny. Na razie sygnał jest utrzymany. Sekwencja, czyli rosnące minima, też jest utrzymana. No, brakuje tutaj argumentów, żeby porzucić wiarę we wzrosty na akcjach spółki PKN Orlen z punktu widzenia analizy technicznej. Te 58 zł, dopóki jest bronione, dopóty sytuacja techniczna wciąż przemawia na korzyść byków. Dlatego też konkluzja dla PKN Orlen pozostaje optymistyczna. Na ile bykom starczy sił, bo tutaj przecież są 2 tygodnie obrony na wsparciu, a jak 2 tygodnie się broni po wcześniejszych spadkach, to też jest przejaw pewnej siły. Ale może i za mało do tego, aby podciągnąć notowania na północ, bo jeżeli chodzi o zasięgi, jeśli chodzi o możliwości geometryczne, to cały czas PKN Orlen przecież bazuje na tej koncepcji według geometrii, czyli ruch powyżej 80 zł. PKO BP, zamknięcie tygodnia, wbicie się właśnie w tą strefę wsparcia, no daje do myślenia, że banki słabną, z tygodnia na tydzień słabną. Lokalnie można doszukać się tego, że PKO BP ma w okolicy 33,55, 33,60 strefę wsparcia. Ok, jest to do obrony. Tutaj znowu może się pojawić reakcja wzrostowa, tydzień, dwa próby wyczekania, ale mamy do czynienia z trendem spadkowym, który nie został przełamany. Stąd też kolejny punkt dla niedźwiedzi. Jak jest i trend spadkowy, nie trendu, pozostaje wyznaczyć coś takiego. No tutaj kanał spadkowy jeszcze ciekawiej, wyraźniej wygląda niż na wykresie cen akcji PKS-a, dlatego też no, może ten temat ściągać na przykład na południe kolejne tematy jak Santander. Na Santanderze, patrząc na wykresie tygodniowym, tutaj bez większych pozytywnych zmian, próba zanegowania w tamtym tygodniu tej konsolidacji, no taka neutralna, ale ma przecież Santander za sobą nic innego jak fake, bo jest to przecież fake, czyli wyjście górą na nowe maksima bez kontynuacji wzrostów, a kiedy pojawia się fake i to jeszcze tak ważnej strefie oporu, no to niedźwiedzie zyskują tutaj przewagę, pewność i tym samym, jeżeli chodzi o doszukiwanie się pewnych poziomów wsparcia, które mogłyby historycznie zachęcić do ich ponownego przetestowania, są to okolice poniżej 320 zł. Czy na wysokości 320 zł pojawi się jeszcze jakieś Fibonacci? Zaraz zobaczymy. No to jest 50% zniesienia, a jeżeli chodzi o tego typu układ, no to tutaj obowiązuje chociażby kanał spadkowy
dla akcji Santander Bank Polska, dlatego też wciąż bez pozytywnego przełomu. Tu jest nawet harami, ale to harami jest umiejscowione w trochę złym miejscu, dlatego też wydźwięk tej formacji, struktury jest bez znaczenia. No i na końcu PZU, potencjalny ruch wzrostowy bazujący na geometrii, czy to w takiego prostokąta, czy chociażby wcześniejszych fal, o których była wielokrotnie mowa, wskazuje, zachęca do ruchu w kierunku 42,70 zł. Coraz mniej miejsca do wzrostów, ale plusem jest to, że w tamtym tygodniu udało się obronić, czy nawet ceny nie spróbowały zejść poniżej 38,43. Sprawia, że jak na razie konkluzja dla PZU pozostaje wzrostowa. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się serdecznie. Piotr Nejdek, biuro maklerskie banku. Zapraszam za tydzień.